W ten sposób posłuchaliśmy, jak Ania gra na klawiszach. To nie... Jaka Ania? To Mech grał. Ja gram w innym utworze. Znaczy no, ja w niektórych... A nie! Tak, tak, ten taki kawałek ze smyczkami to ja dograłam. Ja szalałam na klawiszach na tej płycie strasznie, bo ja kocham ten instrument. To jest w ogóle najpiękniejszy instrument dla mnie, nawet chyba fajniejszy od wokalu. Chociaż nie, nie. Ale tak ale prawie... Ale to już na różnych instrumentach się udzielałaś, bo na koncertówce to chyba... Na gitarce, no tak, ale tam to jak szympans byłam nauczona złapać kilka strun i już, a... Na klawiszach to ja już tak bardziej. Znaczy ja nie jestem dobrym pianistą. W ogóle nie umiem grać na klawiszach, ale pewne rzeczy umiem wymyśleć i tam jakoś tam się staram je realizować. No i na płytce Grafit dużo. W dwóch numerach to ja grałam. Właśnie fortepian, numerze dwa dni. Ale dwa dni to będzie tylko na Digipaku w ogóle. Także to nie wszyscy go usłyszą. To ja będzie powiem, co to jest Digipak, dobrze? Bo tak, bo ja to się o tym dowiedziałam, że ponoć to jest bardzo powszechna praktyka. Ja to nie wiedziałam, co to są Digipaki. To jest taka specjalna limited version tego kompaktu. To jest w takich kartonowych okładkach, taka ładniej wydana, ona jest droższa. No i tutaj są dwa numery więcej na tym Digipaku Grafitu. Jest 14 utworów. Na normalnym kompakcie utworów będzie 12, ale będzie, mam nadzieję, jak się uda, bo ponoć są w tłoczni jakieś problemy, ścieżka multimedialna, której nie będzie na Digipaku. I dwa teledyski na tej ścieżce multimedialnej, które normalnie na komputerze można oglądać. Wszystko działa bardzo pięknie. Ale to chyba tylko na PC-cie. Ja wiem, że Macintoszowcy zawsze strasznie narzekają, bo nie lubią się z PC-owcami. To niech sobie kupią PC. No nie, no wiesz, no, ja i tak uważam, że jestem wielka, że napisałam w ogóle taką ścieżkę multimedialną sama. Nie, no jest to coś... Już na Macintosza niestety nie jestem w stanie napisać i przykro mi bardzo. Nie, no jest to coś, niewielu artystów potrafi się pokusić o taki choćby pomysł, już nie mówię z realizacją. Słuchaj, Cluster Keller to jest dziwny zespół, bo u nas wszyscy w kapeli są komputerowcami, nie tylko ja. Wszyscy no, komputerowcami. Wszyscy lubią komputery, interesują się nimi i umieją je obsługiwać. I każdy pewnie ma dwa adresy, jeden domowy i drugi internetowy. Dokładnie, tak, tak. Ja na przykład z naszym gitarzystą równie często komunikujemy się poprzez internet, mailami lub tak coś niż jak przez telefon. A w ogóle nowy basista, właśnie Dyda, który tu rozmawiał z nami przed chwilą, to został przeze mnie pozyskany przez internet. No przecież on mieszka w Stanach na stałe. No i ja jak przyszło do szukania basisty, jak Krzysiek powiedział, że definitywnie nie pojedzie na trasę i nie będzie grał już po płycie, no to pierwsze co, to uderzyłam do Stanów Zjednoczonych, żeby stamtąd basistę ściągnąć. I w ten sposób się ktoś znalazł. Tak, no i my wszyscy w zespole, jak mówiłam, umiemy obsługiwać komputery i bardzo je lubimy. No nie, nie sądzisz, że to tak troszkę zabija mimo wszystko stosunki międzyludzkie? To znaczy na pewno pozwala poznać, bo większy dostęp i do ludzi, i do informacji, ale z drugiej strony tak tego obcowania trochę mniej, bo jest no, za pośrednictwem monitora. No ale nikt nie powiedział, że lepsze obcowanie jest bez monitora niż przez monitor. No, wiesz, w sensie, no, ale to, no, miłości być przez takim betonem. Uczuć przez monitor to jeszcze chyba sobie nie wyobrażam. A seks przez internet sobie wyobrażasz? Nie, ja już w ogóle powoli przestaję sobie o seksie cokolwiek wyobrażać. W twoim wieku to może już pora umierać. No. Nie, nie, to miałem na myśli. Jest taki przesyt chyba na tym świecie, takich ogólno łatwo dostępnych rzeczy, że czasami człowiek się tak zastanawia, że już powiedzmy pewne rzeczy, które powinny być zamknięte w świątyni, to one teraz są już wyciągane na światło dzienne. Są rzeczy bardzo trudno dostępne i zapewniam cię, że nie pora umierać. Jakie? Tobie, tylko znaleźć na przykład prawdziwą, wielką miłość. Ale przecież tobie się nie udało to na nowo. No, ale ja nie tracę nadziei, że w końcu mi się uda. No właśnie, czy nie sądzisz, jak już tak rozmawiamy, czy po tylu przeżyciach, przez które przeszłaś, nie pozostaje już tylko, kiedy pozostaje już tylko taka pustka, to twoja miłość staje się właściwie taką pewną odmianą szaleństwa, że jest to już może nie miłość, ale takie szaleństwo, życie w dwóch światach naraz, tym jednym takim rzeczywistym, w którym nic nie ma, jest ta pustka, i drugim wyimaginowanym, gdzie żyjesz i obok ciebie żyje ten kochanek, który właściwie...
żyje zupełnie... To też ja mówię o znalezieniu miłości prawdziwej, gdzie kochanek nie będzie żył obok mnie, tylko będzie żył ze mną. Znam ludzi, którzy taką miłość znaleźli i wiem, że jak nie będę szukała, to na pewno tego nie znajdę. Dobrze, to może teraz zagramy taki utwór, który, nie wiem, zachęca do poszukiwań, albo który tyle otuchy potrafi wlać, że... Aha, no to tylko dokładnie, Ania pewnie same dokładnie, pesymistyczne dokładnie piosenki utwór odwrotny przygotowałam sobie teraz w myśli, także... No dobrze, to najpierw się zdołujemy. Czekaj. Możemy się zdołować, bo ja zapomniałam tylko dokładnie powiedz, wszystkich to innych utworów, numer. Jakie są. To będzie numer 4. No także w ramach tego uoptymizowania tu naszej audycji chciałabym piosenkę Perła wam zaprezentować, drodzy słuchacze. Ona mówi o samobójstwie, także śmiejmy się wszyscy razem. Śmiejmy się, nigdy czarna róża, nie popełnimy czegoś takiego. Perła. Takie jest nowe oblicze grupy Kloster Keller. Jaki tytuł nagrania? To była Perła. To jeden z takich smutniejszych kawałków na tej płycie. Ale uważam, że prawdziwa sztuka jest smutna. Poza tym mówisz, że tak należy myśleć optymistycznie, ale przecież cała płyta kończy się tak troszeczkę pesymistycznie, bo ostatnie słowa, wiem, bajka skończona, zgasło moje słońce. No ale to jest zgasło moje słońce, słońce tego uczucia, o którym pisałam w utworze właśnie tamtym graficie. Ale ja mam, wbrew pozorom, ja mam bardzo takie spokojne i to filozoficznie jakieś pogodne podejście do życia. Wiesz, ja uważam, że nawet jeżeli wszystko się zawali w jakimś jednym związku, odejdzie ta ukochana osoba od kogoś, na przykład mówię o swoim przykładzie, coś mi nie wyszło z jakimś uczuciem. Ja zawsze uważam, że można wszystko rzucić, zamknąć się w swojej skorupie i już do końca życia zostać samotny i mówić, że to nie warto. Ale ja sądzę, że trzeba szukać. To do kresu swych dni po prostu poszukiwać szczęścia, bo jak się go nie szuka, no to ono no czasem samo przychodzi, ale to dużo rzadziej. I ja właśnie jestem jakoś tak smutno-optymistyczna w życiu. No i powiem ci, mam ze sobą bardzo dużo prób nieudanych, ale mam ze sobą także próby udane. No nawet jak coś nie wyszło teraz, jak z moim małżeństwem. Ja myślę, że jednak jeszcze mam przed sobą parę lat życia i jeszcze będą bardzo dobre momenty. Więc jak widzisz, jestem straszną optymistką do tych dźwięków. No niemniej zawsze stara mi się, bardzo mi się podoba, jak akurat rozmowa tak się toczy na temat dawnego szczęścia, dawnej miłości i też wtedy sobie tak wzdychasz w taki ujmujący serce sposób. Bo najlepiej piękne wspomnienia przywoływać z powrotem, a złe odsuwać od siebie. Ja tak żyję. No jest to oczywiście, tak mogą niektórzy powiedzieć, teoretycznie to można to zrobić, ale nie jest to takie łatwe. Trzeba próbować, albo trzeba uschnąć jako ten kwiat niepodlewany. No tak to jest. Ja jestem kobietą i mam właśnie może taki jakiś... Jestem bardziej... kobietą, znam swoją siłę. Właśnie, to może posłuchajmy tej piosenki, bo niecała ta płyta jest taka bardzo smutna. Są tam utwory takie właśnie, na przykład kobieco przewrotne, no jak tak, Ewa jak, i Adam. No, trochę tak Edytą Górniak zaleciał. Edytą Górniak, to... Aha, a tak, myślałam, że chodzi o... No ona jest taka śpiewania. Kobieca. Ja też jestem kobieca, no tak mam nadzieję, no. Staram się przynajmniej. Ale ona jest kobieca na inny sposób. Ewa i Adam. Ewa i Adam to jest fajna taka odjazdowa piosenka mówiąca o Ewie i Adamie w raju i mam świetny pomysł na teledysk, ale on chyba nie będzie kręcony do tej piosenki. No tak strasznie okrutne myślę, że tak, dla wszystkich mężczyzn. No myślę, że faceci nigdy się nie pogodzą z tym, że czasami nic nie mogą, a one mogą tylko kiwnąć palcem i już zdobywają tysiące. Zakręcić biodrami, tak jak to było w drugiej zwrotce. No tak już niestety jest. Tak to już bywa. Na tym wstrętnym świecie. Nowa płyta się ukazuje za 2 tygodnie. 26 kwietnia, jak widzę tutaj informacje. Jakie utwory polecasz no, nam wszystkim? Ja nie wiem, bo ja myślę, że tutaj teraz takim sloganem pojadę, ale każdy coś dla siebie znajdzie. No może nie, no może wielbiciel jakiegoś tam takiego disco polo, czy jakiejś tam tempej muzyczki, to zdecydowanie nie znajdzie, czy plastikowej, ale ta płyta jest bardzo przyswajalną taką płytą, bardzo lekko strawną dla tak zwanych ludzi normalnych. To mi powiedziano, nawet się zdziwiłam, ale faktycznie, bo w niej jest
przede wszystkim mnóstwo melodii i mnóstwo takiego nastroju i piękna. Nasz nowy basista mówi, że jest to wspaniała muzyka do bzykania. No, może nie cała ta płyta, ale tam jest naprawdę tak z 5 do takich bardzo ładnych, bardzo pięknych piosenek, takich po prostu z bardzo ładną melodią, ładnym tekstem. No, ale ona jest podobnie rockowa, jak... Nie, ona jest dużo delikatniejsza. To jest najdelikatniejsza płyta Klosterkellera. Tam są takie przyłożenia, dwa takie solidne. Ten, co słuchamy. Mhm. O, ten utwór to jest taki średni. Jeden jest też sztuka ambicji, a reszta pozostałe są płynącym klimatem takim... Postaraliśmy się jak najwięcej piękna i melodii po prostu na tej płycie zawrzeć i chyba się nam to udało. No i jeszcze w połączeniu z tą śliczną okładką, to jest to wydawnictwo najlepsze tego zespołu moim zdaniem i nie tylko moim. I to jeszcze na dodatek trzeba będzie się pospieszyć, żeby kupić to nieszczęsne limited edition. No chyba, tak. Że będzie więcej egzemplarzy tej wydłużonej wersji, gdzie jest 14, a nie 12. No Ewa i Adam właśnie są tylko na tym limited edition, No ja nie wiem, trzeba się będzie pospieszyć. Tak. Aniu, w Gdańsku nie będzie koncertu, w Bolkowie na pewno na Festiwalu Gotyckim się pojawicie. Tak, i na przystanku Woodstock też się pojawimy. Też, a tutaj Jurek taki... Owsiak nas w końcu zaprosił, bo to było ustalone, że mamy nie grać, a w końcu zadzwonił kiedyś do mnie Jurek Owsiak, tak na jesieni, gdzieś mówi, Anka, trudno, to już nie mam wyjścia, muszę cię zaprosić, no bo ludzie mi tu listy piszą z awanturami, że macie nie grać. Tak mi zalew listów mamy, że chcą, żebyście grali, że już zapraszam was, już grajcie sobie do końca życia na tym moim festiwalu. A z takich miast najbliższe Gdańskowi, w jakiejś Bydgoszczy? Bydgoszczy będzie koncert, tylko nie pamiętam. Jasne, ale będziemy o tym informowani w końcu. Wymienimy się później adresami internetowymi. Tak. Ja za pomocą internetu się porozumiewam. Niektórzy mówią, że właśnie jestem zdehumanizowana coraz bardziej, ale no tak mam. Ja w to jednak nie wierzę. Tak mi dobrze. Żegnamy cię, Czarna Róża. Obyśmy się spotykali jeszcze jak najczęściej, żeby jednak ta płyta nie była ostatnią, tak jak się odgroziłaś kiedyś w Trójce. No żegnam cię, mroczny królewiczu Arnetu. No może nie będzie ostatnią. Nie będzie może ostatnią. Szykuję jeszcze inne przedsięwzięcie poza Klosterkellerem. Ale to już o tym porozmawiamy, jak będę znowu. Pół to byśmy w ogóle dużo pieniędzy mieli. No mamo, no litości. Są artyści i są, kurczę, muzykanci. No i niech mama da spokój święty. No nie chcę zrozumieć. Jeśli chodzi o moje dziecko, no to jest w ogóle co innego. To jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. 5,5 roku ma teraz. Jest słodkim, cudownym dzieckiem. Jest to naprawdę wzorzec dziecka, ideał dziecka, zwłaszcza dla mężczyzn. Nasi koledzy, jak przychodzą do nas, bo u nas w domu bywają głównie koledzy, bo ja jestem taka, że ja to najchętniej siedzę przy komputerze, ja w ogóle nie mam znajomych. Także większość z naszych znajomych to są Krzyśka znajomi, koledzy. Wszyscy koledzy mówią, że nasz syn Adaś jest ideałem syna, jaki chciałbym mieć mężczyzna. Nasze dziecko jest takim... silnym menem, takim hej do przodu, nie przejmuje się, jest taki pewny siebie i tam wujek, tu w piłkę zagramy, na komputerze, w samochody pojeździmy. Jest takie świetne dziecko, świetne w ogóle, pod żadnym względem nie ma z nim problemów. Zdrowy, silny, odważny, nie jest mazgajem kompletnie. Jak się wywali, to nie płacze, podnosi się. Myślę, że duża w tym zasługa jest nasza, tak go wychowaliśmy po prostu. Czasu do czasu z sympatyczną atmosferą pomiędzy nami, na takie seksowne kumplostwo. To był mój mąż i tylko, że nagle ja dostałam ataku, że się w nim strasznie zakochałam i chcę być z nim już na zawsze. I muszę powiedzieć, że bardzo było dla mnie trudne odkręcanie tej sytuacji między nami, którą ja sama zaaranżowałam, że jesteśmy sobie po prostu kumplami, którzy się czasami spotykają i spędzają ze sobą noc po prostu bez żadnych zobowiązań, żeby było przyjemnie. Okropnie mi było ciężko go przekonać, że ja bym chciała inaczej, a jeszcze gorzej było go przekonać, że on by chciał inaczej, ale stanęłam na rzęsach i się udało. W ciągu tych paru lat, kiedy jesteście razem, nie chciałaś odejść, nie wiem, zostawić go. My jesteśmy takim dosyć burzliwym stadłem. Między nami nie ma takiej jakiejś niebiańskiej harmonii, jak to obserwuję u niektórych moich znajomych. Ciągle się kłócimy, zwłaszcza ja, jestem chimeryczna, ciągle mam jakieś stany. Stwierdzam, że ja muszę swoje życie odmienić, tam coś tam. Ale jednak jesteśmy razem. 7 listopada była nasza 6. rocznica ślubu.
skończona zresztą wielką awanturą wieczorem na temat właśnie tego, że niech on sobie nie myśli, że jak jest rocznica ślubu, to ja będę dla niego sympatyczna, kiedy nie chcę być. Ale no jest bardzo dobrze, dlatego że wydaje mi się, że on znakomicie równoważy ten mój jakiś taki amok życiowy, który ja mam. Bo on jest, to jest bardzo dobry facet, kochany, on bardzo mnie kocha. I jakoś tak widzę, że już przez te lata pożycia ze mną, jakoś tak, może dlatego, że zwątpił, ale już jakoś przestał się przejmować moimi amokami kompletnymi. Jak kiedyś rzucałam w niego torbą, krzesłem, po czym drugim krzesłem, mówiąc, że absolutnie się jutro już z nim rozwodzę, to zauważyłam nagle takie chwile otrzeźwienia i widzę, że on, dobra, przestań gadać głupoty. Lekceważył to kompletnie. Poza tym, że potrafisz w depresję wpadać. Ja jestem chimeryczna, jestem bardzo choleryczna. Ja się łatwo wściekam, jestem autorytatywna szalenie. Jakieś mnie furie zbierają bez przerwy. Są takie momenty krótkie, niemniej są, otrzeźwienia, kiedy męczę go, widzę, że on się tam ze mną okrutnie męczy. Kiedy sobie myślę, że tak samo przed sobą, oj Anka, ten biedny Krzysiek to fatalnie się wkopał. Ja tak sobie czasem myślę, że ten drań, to on czeka, aż ja się zestarzeję i się tak uspokoję. Volkswagena Passata 18-letniego, ale uważam, że jest to super samochód i mi lepszy niepotrzebny. Jeździ, a jeszcze jak jeździ? No wiem, że on się rozpadnie za jakiś czas, to na pewno, bo już 18 lat i tak dobrze, że jeździ. I to jest cały stan posiadania, co ja jeszcze mam. Mam jeszcze jakiś udział po dziadkach w spadku w takiej działce pod Warszawą. Tylko się okazało, że to jest na terenie Parku Narodowego. Jak on się nazywa ten park? Jakoś tam się nazywa. I nie wiem, czy to coś warta jest ta działka w związku z tym, bo tam rosną drzewa i ich nie wolno ścinać, się budować. I to jest mój cały stan posiadania. Nie jest źle, ja nie jestem jakąś biedaczką i myślę, że do tego to jeszcze mi dużo brakuje. Ale gdy był taki moment, że myśmy myśleli z Krzyśkiem, żeby nasze mieszkanie wynająć, a przeprowadzić się gdzieś pod Warszawę do jakiegoś super taniego jednego pokoiku z kibelkiem na dworze, to ja naprawdę, ja nie jestem bezsensownie mściwa, ale tak nie cierpię tych wszystkich, którzy nas do tego doprowadzili. Mam czarną listę, nie na kartce, ja mam w głowie. I ja tym ludziom tego nie zapomnę, nie tylko z Poligramu. No wiesz, wiesz, co to jest show business, to oparte jest nie w 100%, w 85%. Na jakichś cholernych znajomościach, na jakichś piekielnych układach, snobizmach wewnątrzśrodowiskowych, jakichś łapówkach, jakichś w ogóle kurcze pieczone nie wiadomo czym. Prosto z mostu to mówiła Ania Ortodoks, wokalistka grupy Kloster Keller, radna w gminie w dzielnicy Warszawy na Ochocie, radna z ramienia SLD. Królewiczu. Witam również ciebie. Tak ostatnio co pół roku przyjeżdżasz do naszego radia. Na szczęście. Za rzadko. Za rzadko. Troszeczkę prosiłbym ciebie bliżej mikrofonu. To jest też taki odsłuch, żeby słuchacze nie słyszeli, jak piszczy. To co mam z nim zrobić? No, na pewno dasz sobie jakąś radę. Radzisz sobie świetnie z komputerami, tak więc myślę, że ze słuchawkami... Nie ma myszki przy tych słuchawkach i nie umiem. A tu jest myszka bezprzewodowa. O, zaraz się nią będę bawił. No. Czarna Róża, jesteś, masz dosyć zmęczony głos, jak słyszę. Mam chory głos po prostu i tak klnę, powiem ci, cały czas w myśli, jak nie klnę głośno, że koniec świata. No, bo mamy dzisiaj chociażby w klubie Metro przesłuchanie, takie prezentacje płyty przedpremierową. Tam chciałam ja z Dydą, który ze mną jest, zaraz go przedstawimy. Uh-huh. Mieliśmy zagrać z gitarą akustyczną tam parę numerów Kloster Kellera, nowych też. No i co? Nic z tego nie wyjdzie, no bo ja w ogóle nie mam czym śpiewać. No, ale za to gitara jest. Może jednak posłuchamy coś chociaż z taśmy tam. O której w ogóle to się zaczyna? Bo pierwotnie pierwsze informacje były takie, że o 18. Teraz słyszę, że o 20, a nawet, że o 21. Nie wiem, wiesz, to dla mnie to jakaś paranoja. No ja tam jestem gotowa choćby zaraz. No. O 20. Mhm. Z tego, co wiem, to o 20. Ja mam tak na kart. No ale chcesz powiedzieć, że masz stale taki głos od nagrywania utworu Zaklęte w marmur? Nie, od wczoraj mam taki głos. Od dzisiaj nawet. Rano. No to chyba jednak wybrzeże ci nie służy.
Czemu tak długo musieliśmy czekać, aż wreszcie pojawi się tutaj z materiałem? Myślę, że to pytanie jest jednym z najczęściej przewijających się w przeróżnych wywiadach, których ostatnio udzielasz tysiące. No właśnie, czemu tak długo? Słuchaj, splot rozmaitych czerstwych przyczyn i szczerze mówiąc, nie chce mi się o tym mówić, bo twoja audycja jest za sympatyczna i żebym takie trucia na temat czerstwoty show biznesu, wiesz, tu wygłaszała, po prostu to jest niekompatybilne z tym, z klimatem, jaki budujesz w swoich audycjach. Poproszę o następne pytanie. Ja mimo wszystko wrócę do tego. Oczywiście nie chcę, żebyśmy rozmawiali o show biznesie, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, jaki jest i może to, że na przykład do dzisiaj płyty Moonlight nie ma, to jest jednym z tych właśnie uwarunkowań, że czasami wolny rynek niestety niszczy rzeczy piękne i wzniosłe. I jakoś nie znajdują się osoby, które chcą je wypromować. Ale czy to nie jest tak, że z upływem lat, z biegiem już nawet nie dni, ale lat, kiedy oddalamy się coraz bardziej w czasie od tych swoich pierwotnych marzeń, coraz mniej nam się chce, bo już taka pustka w nas została? Może. Może tak. Tak, zaczynamy cierpieć na taką niemoc twórczą. Wiecie, nie, no niemoc twórcza to nie, bo twórczość to zawsze była u nas w zespole Starkeller w porządku. Mieliśmy dużo pomysłów ładnych. Tylko tak się nam w pewnym momencie już tak... To nawet nie to, że nam się odechciało. Myśmy nawet nie pomyśleli o tym, że nam się odechciało, tylko tak nas po prostu rozklapciało, że nic nie robiliśmy. Z tego takiego poczucia takiej kaszanki w ogóle ogólnej ze wszystkim wokół, bo poza tym, że mieliśmy bardzo duże uznanie u publiczności i to do szerokiej publiczności, czego dowodem były coroczne wielkie sukcesy, ogromne wręcz, przy naszych występach na przystanku Woodstock, gdzie tych dziesiątki tysięcy ludzi po prostu wywoływało nas po 100 razy na bis, wiesz, no, czyli to już nikt ich nie zmuszał. Po tym, że na koncerty sporo ludzi przychodziło, wiesz, cały czas, to poza tym, że publiczność nas lubiła i chcieli nas słuchać, to nikt inny nie chciał. A niestety, no, ten show biznes przeklęty musi być, bo no i tak, wiesz, co ja mam mówić, wiemy, o co chodzi. Dokładnie. I na nas, no wiecie, to ludzie się... No niestety, era telefonii komórkowej wszystkim daje się bez znaki, a często wyłączam po prostu swój telefon. Powiedz mi na zakończenie, przegrana w nierównej walce, piszesz jednak wciąż te swoje głupie wiersze, jak sama się wyraziłaś. To co, może posłuchamy takiego wiersza w całości? No i w ten sposób znaleźliśmy się na krawędzi. Jak nagrywałaś tę piosenkę, to podobno byłaś na strasznej krawędzi i nawet narzekałaś, że śpiewałaś tak trochę przez nos. Byłam zaziębiona na śmierć po prostu. Ale poprawisz wokal w takim razie, czy już tak zostawisz? Nie, tak, no już tak zostanie, bo to nie było przebacz. Był termin oddania singla i koniec. Nawet bym musiała pewno, nie wiem, z jakimś, nie wiem, jakbym na dżumę była chora, też bym musiała nagrać tę piosenkę. Czarna Różo, zmiany w zespole. To znaczy na początku, tak 2-3 miesiące temu wspominałaś podczas wywiadu udzielonego Tomkowi Beksińskiemu, że to już jest ostatnia płyta i jest to koniec zespołu Kloster Keller pod wpływem twoich wydarzeń prywatnych, z twojego prywatnego życia. Nie, to źle to połączyłeś, dwie rzeczy naraz, które nie są związane tak do końca. Koniec mojego małżeństwa. Tak. I... ewentualny koniec zespołu Kloster Keller, ale to nie z tego powodu jedno przez drugie. Bo to znaczy nie, ja też tak wiedziałem do końca, tylko właśnie sądziłem, że ta niechęć do robienia już czegokolwiek, to takie lenistwo, nie wiem jak to nazwać. Kiedy tak jak mówię, coraz więcej czasu upływa, to życie coraz bardziej zamydla nasze wspomnienia i marzenia. I brakuje nam takiego kierunku w życiu. Może to co? No, ja już ci w poprzednim wejściu odpowiedziałam na to pytanie, że to nie było tak, że mi cokolwiek twórczość rozmydliło czy coś, bo zespół Kloster Keller cały czas był zawsze bardzo płodny artystycznie. No, no co mam od początku to samo mówić? Nie, ale zmiany są w zespole. Jest nowy basista, bo Krzysiek odszedł z zespołu po nagraniu płyty. Którego witamy bardzo gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, że nas słyszy w tej chwili. Tak, słyszę. Witam ciebie. Jak trafiłeś do zespołu Kloster Keller? Więc nasza przyjaźń... Zacznij od początku.
Tak, co muszę wspomnieć o naszej wieloletniej przyjaźni sprzed wielu lat, kiedy to grałem w zespole Blitzkrieg. Poznaliśmy to przyjaźni, się. Co, wypierasz się? Co, nie, no nie. Co, moim narzeczonym byłeś, draniu, a nie przyjacielem żadnym. Ach, tak, czego ja się tutaj... Gdzieś... Byłem narzeczonym, zostałem przyjacielem. Później ja wyjechałem na wiele lat do Stanów Zjednoczonych i teraz jestem tutaj na dwumiesięcznej przerwie, która jest dla mnie zarazem, wiesz, pierwszym turnę z zespołem Kloster Keller. Rozumiem, grałeś kiedyś Blitzkrieg, jak mówisz, jak wspominasz tamte czasy, bo przecież Blitzkrieg wydał jedną świetną płytę, szkoda, że więcej ich nie było. A utwór o kobiecie, która z dziurą w głowie gdzieś ląduje, był rzeczywiście genialny. Cieszę się, że ci się podoba. Holding the Gun chyba tak się nazywa. Tak, no w tej chwili kontynuuję karierę, że się tak wyrażę, w Stanach Zjednoczonych, nagrywając płyty z dwoma zespołami. Zespołem Maze, który jest moim własnym projektem, oraz zespołem Electric Hellfire Club. Ale one grają też jakiś gotyk albo coś takiego? Jest to zbliżona muzyka, więcej może troszeczkę elektroniki. Troszeczkę, normalny industrial, nie tam troszeczkę. No, to zmienia postać rzeczy. Ale w Kloster Keller będzie się dłużej udzielał, czy to na razie tylko takie wakacje? No mam nadzieję. W tej chwili to jest dla mnie okres jak gdyby sprawdzianu. Jeżeli będzie się ani podobało to, co robię, to być może nawet zostanę na dłużej. A który utwór najbardziej ci się podoba z twórczości Kloster Keller? Nie wiem, może pod kątem możliwości, które daje ci wykonanie takiego utworu. Więc myśmy już mieli taką rozmowę z Anią wiele, wiele razy. Utwór przez Anię niedoceniany z płyty Cyjan, utwór pod tytułem Desperado, który mi się podoba bardzo, bardzo i uważam, że jest to najgenialniejszy utwór Ani, jaki kiedykolwiek popełniła. No a w tej chwili moim ulubionym myślę, że jest Czas Komety. Właśnie, Czas Komety będzie na tej nowej płycie, czy nie? No jasne, obowiązkowo. I z jakimi chórkami pięknymi nagrany. No to ładnie. Aniu, może posłuchamy teraz, bo już tak gadamy dłuższą chwilę, a właściwie możemy sobie swobodnie wybrać numer utworu. Ty jeszcze nie zaordynowałaś nic. No to Czasu Komety posłuchajmy. Numer 10. Numer 10, to ja będę teraz... Nie, poczekaj. Nie 10. Mhm. 8. To będzie... No tutaj rzeczywiście słyszymy wszyscy głosy Ani, ortodoks, Czarnej Róży. Czarna Róża teraz przemówi zupełnie nie swoim głosem, chyba że rzeczywiście jest zupełnie już zaklęta w marmur, jak królewna nie tylko ciągle śpi, nawet serce jej już nie bije, ale też głos odmawia posłuszeństwa. No mój głos odmawia mi bardzo poważnie posłuszeństwa i mnie to tak denerwuje, że to... No jest straszne. No. Ale mimo wszystko zaprosimy chyba fanów, żeby przyszli do metra, żeby chociaż... O 20 dzisiaj w metrze, mimo że ja nie zaśpiewam na żywo, bo to no ja czuję, że szanse maleją z każdą chwilą, bo od rana mam nadzieję, że coś mi się poprawi, ale jest coraz gorzej. Ale będzie przedpremierowe słuchanie płyty w klubie Metro i to jeszcze chyba biletów nawet tam nie mam za friko wejście, także zapraszam. Jasne, a co z koncertami? Wiem, że w Gdańsku to tak ostatnio nieszczególnie cokolwiek wychodzi. No nie chcieli nas na trasie. Mamy trasę od 2 maja koncertową, długą dosyć po kraju, a w Gdańsku, w Trójmieście nie mamy koncertu, no bo no, nie, no, menadżer nie powiedział, że w ogóle ściana ze strony organizatorów. No. Ale ma być we wrześniu chyba druga tura, czy druga część tej trasy. Może wtedy się coś zmieni. No mam nadzieję. Mam taką cichą nadzieję. Jakiego utworu teraz posłuchamy i takiego utworu, o którym jednak chciałabyś coś powiedzieć, przynajmniej o tekstach. To będzie utwór, już widzę, który. Sztuka ambicji. Akurat tutaj to jest taka lżejsza trochę piosenka, ale to chciałabym ją zaprezentować ze względu na to, że jest to fajna piosenka i ciągle takie czasy komety to nie mogą moim zdaniem lecieć jako wizytówka Kloster Kellera, bo my gramy rozmaicie. No i właśnie tu chciałam coś pokazać takiego z drugiego bieguna. To jest utwór, jeden z takich lżejszych numerów na płycie. Ja tutaj z dumą muszę zaprezentować nowy klawisz u nas w zespole. Klawia Nordlead 2, to jest taki wirtualny analog, który ja nabyłam specjalnie z myślą o właśnie nagraniu płyty Grafit. I tą klawię bardzo szeroko żeśmy tam wykorzystali. Słyszałem, dwa klawisze trzeba uderzyć, a już jakaś ładna melodia. Jeden wystarczy, że uderzysz. No...
To jest świetny kosmiczny klawisz i właśnie tutaj zupełnie zmienił oblicze utworu, bo ten numer na początku on nosił roboczy tytuł Prongowy, a Prong to jest taka amerykańska kapela, tak mocno grająca i on był takim czadowym numerem, a jak Mech dograł klawisze na tej klawi, jeszcze tak zaśpiewałam się, zrobił taki jakby czadowo-taneczny numer i no i właśnie, posłuchajmy, Sztuka Miasta.